ostatnich latach zwiększyła się znacznie ilość Polaków odwiedzających Stany Zjednoczone w celach turystycznych. Tendencja ta szczególnie dotyczy młodych, nieźle zarabiających biznesmenów i pracowników dużych firm zagranicznych. Relacja dolara do złotówki jest na tyle korzystna dla Polaków, że często opłaca się wakacje spędzić w kraju Waszyngtona. Bo pani wiesz, co się stało? O 9 rano spadł tu samolot American Airlines i zginęło 280 ludzi. Tak. I stało się to mile stąd, dosłownie po starcie... Polscy turyści głównie trafiają do największych ośrodków polonijnych, bowiem tam mają zaczepienie czy też kontakty biznesowe. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę, że w lecie niedrogo i miło można spędzić czas na Florydzie. W okresie od maja do września jest tu tak mało turystów, że ceny hoteli i utrzymania spadają praktycznie o połowę. Natomiast pogoda, wbrew oczekiwaniu, wcale nie jest bardziej upalna niż w Nowym Jorku czy w Chicago. Ciepłe tropikalne morze łagodzi bowiem klimat, a któż by nie miał przyjemności popływania w wodzie o temperaturze 28 stopni? Przyjrzyjmy się bliżej atrakcjom Florydy z punktu widzenia młodego polskiego biznesmena. Sebastian Mucha przyjechał do jednego z najpiękniejszych miast południowej Florydy, Hollywood, w lipcu i ma zamiar pobyć tu prawie do końca sierpnia, by w drodze powrotnej zahaczyć jeszcze o Chicago. To jest po prostu gazolina i tyle. Cześć, no jak tam się spało? W porządku, mogło być lepiej, ale nie jest najgorzej. Proszę zasiąść. Twarde pokoiki tu są? Nie najgorsze. No co, tak byłeś przygotowany, że tak będzie w Ameryce? No, nie do końca, ale jest w porządku. Miło, serdecznie. Mili ludzie strasznie są w Ameryce. Mili ludzie? Aha, otwarci. Bardzo można z nimi pogadać. Po angielsku już rozmawiasz z nimi. No niewiele, ale staram się. No jakby byłem świadkiem, że mówiłeś po angielsku. Tak? Z Amerykanką mówiłeś? Co ty mówisz? Nie pamiętam bardzo tego, ale w porządku. Moja jacuzzia. Tutaj się kąpię codziennie. Bardzo miła jest. Masaż jest ekstra. To moje łóżko. Widzę sobie. Ładnie zaścielone jest. To moje okno. Widać jachty, statki, droga blisko. Fajne samochody, bardzo fajne. Tak głośno w nocy? Nie, to wyciszone jest, jest w porządku. Nie, to może potem, jak wrócimy z tego, dobra? Okej. Okay. A to później, jak wrócimy z plaży. To co, Sebastian, kiedy kupujesz taki jacht? Ja już wczoraj na nim balowałem, bo to jacht moich znajomych. Okej, everybody, let's go to Bow! Florida! Gdzie ty tutaj prowadzisz to trochę człowieku? Tu jest brud jak cholera! Tu nie ma rozumień śmieć gospodyni, tu sami swoi! Wszystko bezalkoholowe, nie ma nic alkoholu w naszej. To jest najgorsze podejście, Florida, 15 sierpnia 2020.
A gdzie jest ten nasz kolega? A nie Od 15 lat pływam do Bahamas i nigdy nie zostałem zaginiony w moim bołtem jachtem z kolegami w ogóle z towarzystwem. Potrzebujemy alkoholu. A tam pojadą. Bezalkoholowa impreza, bezalkoholowa. Alkoholowa i bezalkoholowa. Gdzie jest to? Zostaw sobie film na Bahamas! Na ile będziemy na Bahamas? Jak długo? Godzina i 40 minut. Hej, 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 sokoły! Obijajcie góry na pistoły! Chodź, 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 chodź! Myślałem, że te maszty to namioty są. Myślałem, że jakieś imprezy na dworze, czy coś takiego. Dobre. To jest taka mała restauracja nad kanałem. Chodzimy tu na śniadania czasami. Bardzo miłe kolenki i ładne. Very cool! Gdzie jedziemy? Najważniejsza osoba przy stole. Coś tutaj ta rozrzewka się z tego bała. To jest ojciec, jakby to nie wiedział. To mój ojciec! Zamawiają? Nie wiem, czy jak. No, smak, nie? Smakuje ci? Jak polskie piwo? To może być. Po piwo chyba nie. To się bardziej, które mu co kiepsują. Ania? Czy twój syn będzie pił piwo w przyszłości? Nie. Zobacz, tak jak Łosiu. No, spróbuj. Asia, czy Rafa powinien tyle piwa pić? Stanowczo za dużo piję. Zjemy sobie. Co my jemy? Pizzę. Dobra, na pizzę będzie? Nie wiadomo. Jak zjemy, to powiemy.